No, to wytłumaczenie brzmi tak jak to wytłumaczenie jakiegoś tam księcia saudyjskiego o gwałt. Nie, nie zgwałciłem, ja się przewróciłem na nią i przypadkiem penis się owślizgnął w waginę. Kiedyś była taka sprawa, bo to nie jest z dupy to, co ja mówię, tylko był faktycznie jakiś bardzo wpływowy chłop, gdzieś tam w jakichś właśnie krajach tych arabskich i był, typiara mu zrobiła sprawę w sądzie o gwałt i on powiedział, że się potknął i włożył jej penisa przypadkiem i został uniewinniony, czajcie? To była jakaś gigantyczna sprawa tam z 10 lat temu. I wszyscy o tym mówili, że chłop powiedział, że się potknął i ten jego sędzia, obviously przekupiony, stwierdził, no tak pewnie było, uniewinniam. Więc bez kitu, jak słyszę to, że Dream nie wiedział, że cheatuje, to trochę mi się ta sytuacja przypomina. Bardzo dobre tłumaczenie, Blat.